Radość i pokój w Duchu Świętym. Serdecznie Was witam w kolejnym Espresso to Fly z tego wyjątkowego miejsca, czyli z Concordii, gdzie przed chwilą się zakończyło setne spotkanie modlitewne. No niesamowita łaska, 100 weekendów, tyle modlitw, tyle konferencji, adoracji, spowiedzi, mszy świętej, no po prostu łaski do kwadratu. I tak się skończyło właśnie nasze spotkanie. Łączymy się z tymi, którzy są w Panamie. A dzisiejsze słowo nam pokazuje dwie rzeczy, które mnie bardzo dotknęły. Widzimy Jezusa, który w mocy Ducha Świętego wraca i w świątyni czyta księgę. I tam mówi takie zdania: Pan Bóg posłał mnie i namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym obwoływał rok łaski. I dwie rzeczy, które mnie najbardziej dotknęły. Po pierwsze, skąd Jezus wraca w mocy Ducha? Gdzie On tego Ducha wezwał? Gdzie On się napełnił Duchem Świętym? To było na pustyni. Stamtąd On przyszedł. Tam się napełnił przez 40 dni w ciszy, na modlitwie, w poście Duchem Świętym. I z tym Duchem wraca teraz i działa z mocą, i działa cuda, ale zwłaszcza, co się wydarzyło, On tam na tej pustyni rozpoznał, kim On jest, jakie On ma za zadanie. I wymienia cztery takie mocne rzeczy. Ubogim dobrą nowinę chce głosić, więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie i obwoływać rok łaski. Co to znaczy rok łaski? To znaczy, że wyzerowanie wszystkich długów. To było w Starym Testamencie. Jak ktoś miał długi, obojętnie ile, jak był rok łaski, to było co 50 lat, to było wszystko wyzerowane. I Jezus bierze te wszystkie długi nasze na siebie. I no właśnie, ta druga rzecz taka, która mnie dotknęła, jest ta, że jakiego mamy Zbawiciela, jakiego mamy Jezusa, kto to jest? Właśnie taki, który przychodzi z uzdrowieniem, z wyzwoleniem, z wolnością i po to, żeby wziąć nasze długi. To jest zaproszenie dzisiaj dla każdego z nas. Wiesz, jakiego masz Jezusa, jakiego masz Boga, który przychodzi do ciebie. On cały czas przypomina nam o tym, kim On jest. On nie przyszedł zrobić system prawny, system polityczny i jakieś listy reguł zapisać, które teraz masz się koniecznie trzymać. On przyszedł, żeby dać ci wolność, żeby odebrać twoje ciężary i długi. Tylko pytanie, czy ty mu na to pozwolisz? Czy wejdziesz w to wszystko? Czy wejdziesz w nim w dialog, w relacje, żeby on mógł to w tobie też dokonać? To takie słowo, które mnie się dotknęło. Rozważ to u siebie też w domu, swoimi znajomymi może, w sercu, gdzieś na modlitwie. A tymczasem właśnie pozdrawiam z tego miejsca jeszcze raz i no co, do usłyszenia albo do zobaczenia już za tydzień. Lećcie wysoko.